Szanowni Państwo, rozwiążemy teraz następujący problem. Mamy daną jedną z funkcji trygonometrycznych pewnego kąta czy pewnej liczby. W naszym przypadku będzie to sinus. Zatem zakładamy, że sinus x jest równy minus 1 druga. Mamy wyliczyć wartości pozostałych trzech funkcji trygonometrycznych tej liczby czy tego kąta, wiedząc dodatkowo, że jest to kąt leżący w czwartej ćwiartce układu spróżnionych. Zatem x jest między 3 drugie pi a 2 pi. Proszę Państwa, od razu przypomnę, że informacja o tym, w jakiej jesteśmy ćwiartce, jest bardzo istotna. Dlatego, że bez tej informacji nie bylibyśmy w stanie jednoznacznie policzyć wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. Skoro mamy dany sinus naszego x-a, nie trudno zgadnąć, jak wyliczyć kosinus. Skorzystamy oczywiście z trygonometrycznej wersji twierdzenia Pitagorasa, zwanej też jedynką trygonometryczną, czyli wzoru orzekającego, że suma kwadratów sinusa i kosinusa tej samej liczby jest zawsze równa 1. Tak? Przypominam, że zapis sinus kwadrat x oznacza sinus x cały w nawiasie podniesiony do kwadratu. Ten zapis pozwala uniknąć pisania nawiasów, zatem jest nieco oszczędniejszy. No dobrze, znamy sinus, odstawmy tę wartość minus 1 druga do naszego wzoru. Przenieśmy na drugą stronę. Kosinus kwadrat x równa się 1 odjąć 1 czwarta, czyli 3 czwarte. I teraz musimy się na chwilę zatrzymać. Gdyż, jak wiemy ze zwykłej algebry, szkolnej algebry, to, że kwadrat pewnej liczby jest równy 3 czwarte, to nie oznacza, że wiemy, jaka to jest liczba. Ta liczba to może być pierwiastek 3 przez 2. Całkiem możliwe. Ale ta liczba to może być również minus pierwiastek 3 przez 2. To też jest możliwe. Tak. Przypomnę, że powiedziałem, że sama znajomość wartości funkcji, w tym przypadku sinus, nie pozwala nam jednoznacznie wyznaczyć kosinusa. Tak, mamy dwie możliwości. Ale na szczęście mamy informację o tym, jakie jesteśmy ćwiartce. Mamy informację o tym, że x jest kątem czwartej ćwiartki układów współrzędnych. Zatem, na przykład szkicując sobie szybko sinusoidę, czy w tym przypadku kosinusoidę, bo znak kosinusa nas interesuje, albo przypominając sobie słynną mnemotechnikę, czyli wierszyk, który orzeka, że w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus i kosinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus, a w czwartej kosinus. Zatem kosinus kątów czwartej ćwiartki jest dodatni. Przypominając sobie zatem ten wierszyk, wiemy już, że kosinus x będzie równy plus pierwiastek z 3 przez 2. Na marginesie zupełnie zaznaczmy, że to jest jedna z tych wartości znanych nam z tabelki, wartości funkcji trygonometrycznej dla pewnych szczególnych kątów, więc moglibyśmy wyznaczyć ten kąt dokładnie, ale nie pytają nas o to autorzy zadania, zatem nie będziemy tego robić. Pytają nas jedynie o wartości funkcji trygonometrycznych. No teraz, kiedy mamy już sinus i kosinus, bardzo łatwo policzyć tangens i kotangens. Jeśli jeszcze raz powtórzylibyśmy sobie wierszyk, to wiedzielibyśmy, że tangens i kotangens w czwartej ćwiartce są ujemne, ale tego nawet nie musimy robić, ponieważ to wyjdzie nam samo. Wiemy przecież, że tangens x to jest iloraz sinusa przez kosinusa. Zatem podstawiamy dany sinus i wyliczony kosinus, otrzymując tangens x równa się minus 1 druga przez pierwiastek z 3 przez 2. To jest zatem minus pierwiastek z 3 przez 3, po oczywiście dokonaniu prostych obliczeń. Kotangens x to jest odwrotność tangensa, albo jak kto woli, kosinus x przez sinus x. Obie metody są równie poprawne. Czyli kosinus x wynosił pierwiastek z 3 przez 2, sinus x wynosił minus 1 druga, zatem kotangens wynosi minus pierwiastek z 3 i zadanie jest rozwiązane. Wiedząc, ile wynosi sinus kąta, wiedząc, w jakiej ćwiartce znajduje się ten kąt, jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkie pozostałe funkcje trygonometryczne, co właśnie uczyniliśmy. Dziękuję bardzo.